Ok, a więc rozpoczynamy projekt. W tym odcinku wytłumaczę Ci, w jaki sposób będziemy pokazywać w taki fajny sposób, jak pokazałem w poprzednim odcinku, nasze klocki tutaj na tej planszy, o której widać w przeglądarce tutaj po prawej stronie. Zanim przejdziemy do RxJS, pokażę Ci, jak działa tutaj wszystko poza tym RxJS, bo RxJS będzie tutaj nam tylko takim pomocnikiem, ale mimo tego to on tutaj będzie odwalał ten kawał tej najlepszej roboty, której się właśnie będziemy uczyć, która no nie jest wcale taka prosta, a pokażę Ci to w bardzo fajny, zwizualizowany sposób. Aby Cię nie zanudzać, bo w końcu jest to seria o RxJS, to postaram się to zrobić naprawdę bardzo szybko, tak jakbyśmy mogli od razu przeskoczyć do tematu. Mamy tutaj trzy pliki, HTML, TypeScript i CSS i to właśnie na nich będziemy bazować, to są wszystkie pliki w tym projekcie. Kod HTML i CSS jest już przygotowany, tylko sobie go szybko omówimy, a całość stoi na Parcelu, ale tutaj nie ma żadnej magii, także jeżeli chcesz zobaczyć, o co chodzi, zapraszam Cię do repo, które jest podlinkowane oraz może przejść też do dokumentacji Parcela, to jest dokładnie to, co jest w sekcji Get Started. A więc w pliku HTML mamy tutaj taki podstawowy markup i są dwa divy. Pierwszy to jest taki kontener z całym widokiem, tutaj jest to nazwane game, oraz w środku mamy mapę i to jest właśnie to, co widzisz tutaj po prawej stronie, to jest ta ramka. Do tego dołączony jest jeszcze skrypt, plik TypeScript. Ten plik mamy tutaj, ale zanim przejdziemy do niego, to przejdźmy jeszcze do pliku CSS. Ja może już tą belkę schowam, to będziemy mogli trochę powiększyć. I w pliku CSS są style, między innymi właśnie do game, map, ale też do innych rzeczy, które będziemy tutaj wrzucać. Przejdziemy sobie tutaj. Tutaj też postaram się tego napisać jak najmniej, jest to jakieś wyzerowanie marginesów, kolor tła. Game to zajmuje, po prostu żeby zajmował całą wysokość okna i całą szerokość, oraz map, istotne jest to, by miał relative i nadana jest jakaś wysokość i szerokość, a to wszystko wpisane tak ręcznie, ponieważ tutaj nasz pojedynczy klocek będzie miał szerokość 70 pikseli, także są tutaj odpowiednio wysokość i szerokość na podstawie właśnie wymiarów tego klocka. I wszystko jest tutaj, bazuje na flexie, tak żeby łatwo to można było wycentrować. No i taki każdy z tych klocków jest osadzony absolutnie. Mamy tutaj też jakąś animację, tak żeby te klocki się tak jakoś ładnie pojawiały. Ale żeby nie było też problemów z osadzaniem tych klocków absolutnie, to w środku będzie dodany dodatkowy div, który będzie już zawierał takie rzeczy właśnie jak ramka, będzie nieco mniejszy, tak jakby nadawać tą przerwę pomiędzy tymi klockami i będzie tutaj miał też jakiś border radius, tak jakby ten klocek nie był taki kanciasty i na każdym klocku będzie cursor pointer oraz nadana ta animacja, także jeżeli ten klocek będzie się pojawiał, a właściwie to co ten dodatkowy div, który jest w środku tego klocka, to będzie następować taka animacja. I to w zasadzie to jest wszystko. Ja ten plik CSS osadzam tutaj przez import w pliku TypeScriptowym. Dlaczego nie robię tego w HTML-u? No bo tak jest po prostu, tak jest najprościej. To zróbmy teraz taki test, spróbujmy sobie wrzucić jeden klocek i zrobię to z użyciem emeta. To będzie point i w środku będzie type. Zapisuję. I klocek się tak fajnie pojawi. I takich klocków będziemy tutaj wrzucać więcej, więc one teraz są jeden na drugim, nie widać ich, ponieważ są osadzone absolutnie, ale kiedy będziemy nadawać im odpowiednie koordynaty, no to będą się wyświetlać w odpowiednim miejscu. Teraz je wszystkie stąd wyrzucę, ponieważ będziemy dodawać te klocki przez kod TypeScript. Wszystko będzie dziać się dynamicznie. Najpierw pobierzemy ten kontener GameMap, on ma tutaj ID-ka, właśnie GameMap. Przechodzimy do pliku TypeScript, const GameMap i pobieramy go przez ID-ka, więc dokument i get element by ID i to będzie właśnie to GameMap.
Następnie chcemy mieć ten punkt, point, więc robimy point i to jest również dokument, tym razem create element i to będzie div. Następnie musimy mu nadać jakąś klasę, więc class list add i to będzie klasa właśnie point, tak w CSS-ie, oraz dodamy mu odpowiednie koordynaty, zrobimy to w ten sposób, style, point style, left, zrobimy to w pikselach, więc musi to być jakiś string, niech to będzie przykładowo 100 pikseli, to samo zrobimy z top i oczywiście jeszcze nam się nic nie pokaże, bo będziemy musieli zrobić kilka dodatkowych akcji. Jak już wspomniałem, w środku tego pointa będziemy musieli mieć jeszcze drugiego diva i to będzie ten tile. I jemu również musimy nadać klasę, więc zrobimy coś podobnego jak tutaj, tylko pozmieniamy. No tak, i wiemy, że teraz do pointa przez append child wrzucimy tile, a do game map w podobny sposób wrzucimy pointa. Teraz jak zapiszę, to powinno się pojawić. Uwaga, zapisuję, jest, udało się. A więc to jest sposób na renderowanie jednego klocka. No ale będziemy renderować wiele tych klocków. No, nie będziemy robić tego w ten sposób, nie będziemy podwielać tego kodu, bo jesteśmy programistami. Zatem napiszemy sobie funkcję do tego. Będzie to funkcja render tile i będzie zawierać w środku właśnie to, co przed chwilą napisaliśmy. Właśnie w ten sposób. Żeby to przetestować, mogę jeszcze to sobie raz odpalić i zobaczyć, czy wszystko gra. Jest OK. I przyda mi się tutaj stała pomocnicza, w której będę trzymał rozmiar tego klocka, który wiem jest stały, jest to 70 pikseli, a więc zrobię sobie coś takiego const tile size i to jest 70, niech to będzie w liczbie. Wezmę sobie tą stałą i jako, że tutaj muszą być zachowane te jednostki piksele, to muszę zrobić coś takiego i zinterpoluję sobie tutaj tą wartość. I mamy na razie tylko podstawową, jakby wyświetla to się w tym miejscu. Gdybym miał te koordynaty 0, 0, to tutaj musiały być też 0, 0, ale że są to, jest to 70, no to on się wyświetla właśnie w tym miejscu. Także będziemy musieli tutaj jakoś jeszcze dynamicznie to obliczyć, więc trzeba będzie pomnożyć tutaj przez jakiś x i tutaj przez jakiś y, tak aby odpowiednio umieścić ten klocek tutaj, tak? Będziemy mnożyć w tym wypadku szerokość, ale generalnie rozmiar tego klocka razy jego współrzędną i w ten sposób klocek osadzi się tutaj w odpowiednim miejscu na mapie. Tego x-a i y-a oczywiście nie mam tutaj, więc muszę to przyjąć jako argument i będzie to x i y właśnie w takiej postaci jako tablica, dokładnie jako tupla. I dobrze by było, żebyśmy tutaj określili jeszcze typ tego, żeby właśnie to była tupla. Do tego stworzę sobie specjalny typ coordinates i będzie to właśnie taka nazwana tupla. Ja sobie to skopiuję stąd właściwie i powiem, że x to jest number i y to też jest number. Teraz mogę tego typu użyć tutaj i wiemy, że to jest liczba. Tutaj też wszystko to działa. Teraz pokazuje nam się tylko błąd tutaj, ponieważ nie przekazujemy właśnie tych współrzędnych. Sobie to może to teraz przetestujemy, więc muszę podać właśnie tą tuplę i niech to będzie pierwsza koordynata 0 i 0, tak aby pojawiło się tutaj ten klocek w lewym górnym rogu. Zapiszę, to się właśnie dzieje, to może zróbmy jeszcze taką koordynatę, nie wiem, 5 na 8 i powinno się wyświetlić on tutaj właśnie gdzieś na dole. Także
wszystko fajnie działa. Mamy tutaj dwa klocki, ale i co zrobić, aby wyrenderować całą matrycę, aby to pole tutaj całe nam się zapełniło klockami. Mogę to zrobić tak bardzo imperatywnie z użyciem dwóch pętli for. Pierwsza będzie przechodziła przez wiersze, druga przez kolumny i będzie w ten sposób renderować każdy klocek. Jest to taki sposób, który poznajesz na początku programowania, ale my zrobimy sobie to w inny sposób z użyciem tablic, ponieważ tablice będą tutaj takim konstruktem, który pozwolą nam później zrozumieć też, jak działa RxJS. Aha, no oczywiście, odpalę sobie to i zobaczę, czy to działa. I tak mamy pięknie wyrenderowaną całą matrycę klocków. Wyciągnę tylko stąd tą 7 i tą 11, bo oznacza to odpowiednio ilość wierszy i ilość kolumn, a więc const rows to będzie 7 i columns kolumny 11. Te dwie pętle for sobie wyrzucam i muszę się zastanowić, jak to ubrać w tablicę. I wyobraź sobie może, że to pole, tutaj ta ramka, to jest szachownica i mamy u góry kolumny i tutaj pionowo mamy wiersze. I teraz musimy zebrać wszystkie nazwy kolumn i wszystkie nazwy wierszy. U nas to będą oczywiście te koordynaty, więc będą to tylko liczby, ale to właśnie je zbierzemy sobie w dwie tablice. Więc zrobimy const, będzie to rows, tym razem już małą literą i będzie to tablica i uwaga, zaczynam od 0, bo pierwsza koordynata to 0, 1, 2 i tak do szóstki, żeby mieć 7 elementów. Właśnie w ten sposób, do tego jeszcze columns i tutaj będziemy musieli doliczyć do 10, aby mieć 11 elementów. Ok, jak mamy to w ten sposób przygotowane, to na tablicy mogę użyć coś takiego jak for each, czyli przeleci mi jakąś funkcją, którą właśnie teraz tutaj wpisuję, przez wszystkie elementy tej tablicy i co robię w środku? Dokładnie to samo, tylko robię to na kolumnach. I teraz w środku użyję właśnie tego render tile. Będzie to bardzo podobne do tych pętli tutaj. To też jest takie zagnieżdżenie ze sobą jakby dwóch pętli, tylko tutaj robimy to iteracyjnie na tablicach. I rows to z x, a columns to z y i wrzucamy to teraz tutaj jeszcze jako tą tuple x, y, nie pokazuje nam żadnych błędów, zapisuje i mamy pięknie całą matrycę. Tutaj oczywiście powinno być rows, tutaj to poprawię jeszcze. Jeżeli chciałem wygenerować tą tablicę bardziej dynamicznie, właśnie z wykorzystaniem tutaj tych stałych, to mógłbym zrobić, może to zrobię, pokażę najpierw, w taki sposób. I tutaj jako 7 oczywiście wpisuję to rows i to dalej powinno działać, tak. I to samo tutaj. I tutaj calls też to będzie działać. A mógłbym oczywiście zrobić do tego jeszcze funkcję taką pomocniczą. Sobie utworzę, wyciągnę stąd i niech ta funkcja się nazywa range. Ona, taka funkcja jest dostępna w wielu bibliotekach, na przykład takich jak Lodash. A ja sobie zrobię to samemu. Tutaj będę przyjmował długość tej tablicy. Niech to będzie w ten sposób. To będzie number. I to range teraz mogę użyć jako tablica. To będzie już wynik. Tutaj range rows i range calls. I dalej to wszystko fajnie działa. Tak, tutaj zobacz, że to są tablica liczb. Także wszystko się zgadza. To jest właśnie fajne w TypeScriptie, że tutaj cokolwiek mi coś zwraca, jakaś funkcja, mogę sobie na to najechać i zobaczyć, co to tak właściwie jest. To nam się bardzo przyda też później.
I dlaczego ci to właśnie w ten sposób pokazuję? Chcę ci pokazać przez analogię, jak to wszystko ma się do RxJS, ponieważ w RxJS mamy również coś takiego jak range, jest to jedna z funkcji RxJS-a, więc zrobię import właśnie range from RxJS. I teraz tego użyję, żeby tego użyć, muszę skasować to, żeby nie było kolizji. I tutaj muszę dodać tylko jeszcze wartość, o której liczymy. U mnie było to domyślnie 0, tutaj muszę to wprost podać. I co my tutaj otrzymujemy? Otrzymujemy tutaj coś takiego jak observable liczb. I co to takiego jest? I na potrzeby tego odcinka możemy to spłycić do takiego pojęcia jak tablica. Natomiast jest to tablica dynamiczna. I zamiast iterować po elementach, my tutaj je emitujemy i jak na każdym wyemitowanym elemencie coś robimy. Wykonujemy na nim jakąś akcję. I to samo mamy oczywiście w columns. I jeżeli jakaś zmienna jest observable, to wtedy zwyczajowo daje się taki dolar na końcu. Możemy też powiedzieć, że to jest stream. I teraz możemy tutaj coś z tym zrobić. I znowu będzie to wyglądać podobnie do tego, co mamy tutaj, tylko że tym razem bierzemy rows, robimy pipe, to jest coś analogicznie do for each. Następnie w pipe musimy użyć takiego operatora jak map, to jest jeden z operatorów. Z RxJS-a musimy pobrać go z takiej zagnieżdżonej tutaj paczki operators. Mamy map. Map też ma taką postać funkcji, podobnie jak w mapie na tablicach w JavaScriptie. I co my tutaj robimy, to tutaj w ogóle otrzymujemy tego x-a, jak widać jest to number, więc wszystko się zgadza. I robimy znowu pipe'a tutaj, tylko właśnie teraz po tych kolumnach. I dalej sprawa wygląda tak samo, znowu mamy tutaj takie właśnie zagnieżdżenie i znowu robimy tego mapa. Jak zrobimy tego mapa, tu mamy y, to tutaj zwracamy tą tuplę x, y i tutaj jeszcze w tym momencie mamy to, będzie to widzieć, TypeScript będzie to widzieć jako tablicę, więc zrobimy sobie jeszcze, powiemy wprost, że to są to koordynaty, użyjemy coś takiego jak as coordinates i to tutaj nam coś zwróci. Ja to nazwę, niech to będzie tiles w ten sposób. I co my tutaj tym razem otrzymamy? I to jest, uwaga, observable, które emituje observable, które emituje koordynaty. I chyba cię nie zaskoczę, jeżeli ci powiem, że jest to właśnie higher order observable. I skoro jest to observable, który zwraca observable, czyli taki zagnieżdżony observable, to możemy tutaj zapisać dwa znaki dolara. I teraz co możemy z tym zrobić? No właściwie to moglibyśmy tutaj użyć metody subscribe, tak jakby wyrenderować tą całą matrycę. I w tym subscribe dostaniemy tutaj coś. I to co to coś będzie? Właśnie teraz przydaje nam się TypeScript. I jest to dalej observable. Więc musielibyśmy na tym coś znowu użyć subscribe. I to tak nie do końca nam tutaj się przyda. Nie do końca jest takie poręczne. My bo chcielibyśmy otrzymać tutaj po prostu observable. Observable czegoś. I jeżeli byśmy zrobili to tylko, użyli te subscribe tylko na rows, to moglibyśmy wyrenderować teraz taki jeden klocek. Nie musi przyjąć jakieś koordynaty. Koordynaty oczywiście on tutaj dostanie z row, czyli to będzie x. No i zróbmy sobie na sztywno 0. I teraz to zostanie zignorowane oczywiście. Tutaj się nic nie dzieje, bo z tym nic nie robimy z tym tiles. Tak samo z tym columns, ale co się stanie, jak teraz to zapiszę? Został wyrendowany pojedynczy wiersz. I tych wierszów możemy mieć teraz więcej. I jak zrobimy to w ten sposób, to wyrenderuje się 5 wierszy.
I to, co my otrzymujemy tutaj w tym tiles, to jest jak observable, który emituje coś takiego. Właśnie, znaczy dokładnie ten rows, tak? Więc musielibyśmy tutaj wiele razy wykonywać subscribe. Jest to dosyć, tak jak powiedziałem, to byłoby to dosyć nieporęczne, więc musimy sobie to poradzić w inny sposób. Chcielibyśmy tutaj w tym tiles otrzymać jednak pojedynczy observable. Więc musielibyśmy to wszystko, ten observable tutaj spłaszczyć. Gdyby mielibyśmy taką sytuację z tablicami, to wtedy użylibyśmy operatora metody flat map, aby spłaszczyć tą tablicę do nie tablicy tablic, tylko do samej tablicy. I żeby zrobić coś takiego tutaj, musimy użyć operatora merge all. To jest operator jeden z tych, których pokazywałem w poprzednim odcinku, kiedy tam właśnie podmieniałem te operatory, żeby pokazać, jak to się różnie zachowuje, ale takim tym podstawowym będzie tutaj merge all. Jeżeli go wstawię tutaj, może wam pokazać właśnie w tym miejscu, to teraz ten higher order observable został spłaszczony i jest to już observable zwykłych koordynatów. To się stało właśnie przez to, że użyłem merge all, więc mogę to teraz wziąć i sytuacja staje się o wiele prostsza, ponieważ zwyczajnie wywołuję subscribe, a następnie, jeżeli wiem, że to jest stream koordynatów, tych coordinates, i wywołuję tutaj subscribe, to będzie to taka funkcja, która tutaj te koordynaty zwróci. Dobra, nie będzie to w ten sposób, tylko jakoś małymi. I możemy użyć teraz render tile, wrzucić te koordynaty tutaj, ale oczywiście można zrobić to prościej. Chciałem tylko pokazać, że tutaj są właśnie zwrócone te koordynaty, zrobić to w ten sposób. Sytuacja jest mega prosta, dzieje się teraz właśnie magia, bo wyrenderowałem całą matrycę, ale zrobiłem to z użyciem RxJS-a. I dlaczego miałbym to robić z użyciem RxJS-a, a nie z użyciem tablic, skoro jest to równie proste? Może nawet tablice są prostsze, tak? I zalety tego rozwiązania będę Ci pokazywał oczywiście w następnych odcinkach, ale już teraz mogę Ci powiedzieć, że tablice są nie są tak dynamiczne. Tam manipulowanie rzeczami, tymi akcjami w czasie byłoby bardzo trudne. Z RxJS-em będzie to mega proste. Mega proste będzie również reagowanie na zdarzenie. Jeżeli próbowałbym to robić z użyciem tablic, jak próbowaliśmy to zrobić na samym początku, znaczy tak jak robiliśmy to na samym początku i chciałbym dorobić do tego właśnie manipulację w czasie, reakcję na zdarzenia, to zrobiłby się bardzo szybko, tego kodu zrobiłoby się dużo i byłby to taki spaghetti code. Z RxJS-em będzie to, tak jak powiedziałem, mega proste. Do tego dochodzi nam to, co pokazałem w poprzednim odcinku, czyli jakby manipulujemy to, w jaki sposób te wiersze się renderują, czy te renderowanie ma się przerwać, czy ma się wyrenderować następny wiersz, to też staje się bardzo proste i to wszystko dostajemy to od razu od RxJS-a out of the box, a przy tablicach musielibyśmy się przy tym mega namęczyć. To, co tutaj się dzieje, to jest taki wstęp na razie do RxJS-a i do higher order observables albo higher order streams. Dokładniej to będę tłumaczył w następnych odcinkach tej serii, a w tym momencie dziękuję Ci bardzo. Pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Hej.